Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry Państwu. Otwieram 26. sesję Rady Miasta Siedlce. Otwieram 26. sesję Rady Miasta Siedlce. Serdecznie witam przybyłych zebranych na sesję oraz mieszkańców miasta oglądających sesję na online. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum. W prowadzeniu dzisiejszych obrad pomagał mi będzie wiceprzewodniczący Rady, pan Robert Chojecki. Proszę o stosowanie się do wymogu zachowania zasad epidemicznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasze miasto to miasto dynamicznego rozwoju, które rozwijało się przez te 35 lat. To miasto, w którym żyje się coraz lepiej i coraz piękniej. Wielki wpływ na jakość życia w naszym mieście ma wiele dzień, a przede wszystkim kultura. I dzisiaj mamy zaszczyt gościć najmłodszych adeptów kultury, członków zespołu Caro Dance z Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca wraz z opiekunem, panią dyrektor, panią Iwoną Orzełowską. Poprosimy wszystkich członków tego zespołu, wszystkich obecnych na dzisiejszych uroczystościach. Może ja przeczytam. Proszę Ninę Jarkowską,
Poproszę Michała Wójcika. Proszę tu ustawienie się pod pulpitem. Dominika Pietraszaka. Mai Chini. Bartka Kaniewskiego. I Maję Bondarczuk. Oraz prosimy panią dyrektor niepublicznej szkoły sztuki tańca Karo Dance w Siedlcach panią Iwonę Marię Orzełowską. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, to wiadomo, że zespół Karo Dance od kilkunastu lat odnosi już wiele sukcesów, ale w tym roku grat medali na Mistrzostwach Polski, 11 złotych medali, czyli 11 tytułów Mistrzów Polski, 6 srebrnych i 8 brązowych, mówi same za siebie. Mimo trudnej sytuacji, mimo nienormalności, która wkradła się w nasze życie, młodzież ćwiczyła, odniosła sukcesy i godnie reprezentowała nasze miasto. I za to jesteśmy im bardzo dumni i im dziękujemy, gratulujemy. Gratulujemy im, oczywiście są to tylko reprezentanci zespołu, nie wszyscy. I dziękujemy pani Iwonie Marii Orzełowskiej. Także brawa dla nich. Szanowni państwo, tu w imieniu Rady Miasta przygotowałem taki list. Przeczytam ten list, który jest podobny oczywiście dla pani Iwony Orzełowskiej, też jest podobny. Natomiast ja przeczytam list taki, jaki skierowałem tutaj do powiedzmy naszej młodzieży. To będzie tańce lub niepublicznej szkoły sztuki tańca Karo Dance. W imieniu Rady Miasta Siedlce składam tobie serdeczne gratulacje i słowa uznania za zdobycie złotych medali solo w duecie oraz z formacją Karo Dance na Mistrzostwach Polski IDO w tańcu w stylach performing art. Twój wielki sukces wsparty ciężką pracą i dążeniem do celu owocuje wielkimi ogólnopolskimi sukcesami. Dziękuję za zaangażowanie i wysiłek w promowaniu oraz w rozpowszechnianiu sztuki tańca na najwyższym mistrzowskim poziomie. Taniec jest piękną oraz także szlachetną formą wyrażania siebie i swoich uczuć i emocji. Traktowany profesjonalnie wymaga codziennego wysiłku i poświęcenia. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za godne reprezentowanie Siedlec w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych. Raz jeszcze gratuluję i życzę wielu satysfakcjonujących wyzwań, niesłabnącej energii oraz kolejnych lat pięknych sukcesów. Teraz może pozwolę, poproszę pana wiceprzewodniczącego o wręczenie tych pamiątkowych listów gratulacyjnych. Bardzo proszę, panie prezydencie. Młodzi tancerze, przyłączam się do tych gratulacji. Gratuluję serdecznie i życzę dalszych sukcesów na parkietach nie tylko kraju, ale również i parkietach świata. Wszystkiego najlepszego. Proszę usiądźcie, zajmijcie już swoje miejsca. Bardzo proszę. Sekundeczkę, poczekaj.
Tak jest. Macie dziewczyny. Ja bardzo serdecznie dziękuję Radzie Miasta za uznanie dla tych młodych ludzi. Oni reprezentują 40 osób, które, tak jak był uprzejmy powiedzieć pan przewodniczący, intensywnie trenowali, dbając oczywiście o wszystkie zalecenia związane z pandemią. I rzeczywiście udało nam się zdobyć taką nieoczekiwaną, olbrzymią ilość medali. Ja bardzo dziękuję z tego miejsca również rodzicom za wsparcie, za finansowanie kostiumów pięknych, które na pewno podkreślają jakość prezentacji, każdej artystycznej prezentacji. Jesteśmy ogromnie dumni z tego i tu tylko przypomnę, pan przewodniczący był uprzejmy podkreślić, że są to uczniowie niepublicznej szkoły sztuki tańca, czyli ci uczniowie, którzy nie tylko uczą się tańczyć, ale uczą się sztuki tańca, uczą się historii sztuki, uczą się muzyki i dostaną w perspektywie świadectwa każdego roku już z orłem, bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku po wizytacji przyznało szkole uprawnienia na wysokości i jakości szkoły publicznej, czyli tak jak uczniowie Siedleckiej Szkoły Muzycznej będą mieli świadectwa, które pozwolą im w całej Europie, a nawet w całym świecie szukać pracy jako zawodowi tancerze. Dlatego jest to też ogromny wkład w ten osiągnięcie. Dziękuję bardzo i jeszcze z tego miejsca dziękuję serdecznie przedsiębiorstwu budowlanemu Konstanty Strus, który sfinansował kostiumy dla formacji dziecięcej oraz Fundacji Świętej Anny i Jana i przedsiębiorstwu Zdrowie, czyli Przychodni Zdrowie, która sfinansowała kostiumy dla formacji do formacji juniorskiej. Bardzo dziękuję, bo dobre serca naszych siedleckich sponsorów powodują, że kultura kwitnie. Dziękuję wam młodzieży za waszą pracę i panu prezydentowi również za ciepłe słowa. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję. Kochani, możemy wyjść? Tak. Dziękuję bardzo. Zarządzam 5 minut przerwy. No 3 minuty. Bez wychodzenia, oczywiście. Wznawiam obrady 26. sesji Rady Miasta Siedlce po przerwie. Przechodzimy do punktu drugiego. Wnioski do porządku obrad. Jest wniosek prezydenta miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Biskupa Świlskiego 3. Czy pan prezydent chciał coś właśnie? Nie. Nie. Nie widzę. Nic nie ma. Tak, tak. Zarządzam 5 minut przerwy ze względu na. Jeszcze sprzęt nie działa. Tutaj nie działa sprzęt.
Dobry. Możemy zaczynać? Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady 26. sesji Rady Miasta Siedlce po przerwie. Ja jeszcze jestem winien Państwu wyjaśnienia, że też wielkie sukcesy osiągnął zespół Tańca Luz, który ewentualnie pojawi się, bo rozmawiałem z nimi na sesji październikowej. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Jest to punkt wnioski do porządku obrad. Jest jeden wniosek Pana Prezydenta, wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 9.
podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Biskupa Świerskiego 3. Nie było, nikt się nie zgłosił do dyskusji, w związku z czym zarządzam głosowanie. Ale nie świeci się. Już dobrze, dobrze. Tak, tak, już jest dobrze, tak? Głosujemy, tak? Włączone już jest? No właśnie, tu jedno miejsce. Spróbujemy. Albo to ona może tam włączyć. Będzie dobrze, albo źle. Już, tak? O, tak, oczywiście. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad z punktu numer 9 podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Biskupa Świerskiego numer 3. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ganiewskiego Południowej i Grabianowskiej, część druga. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Mamy przyjemność dzisiaj gościć projektanta, pana Bartosza Rosłana, projektanta planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie właśnie tych ulic Ganiewskiego Południowej i Grabianowskiej. Bardzo prosimy pana inżyniera. Może. Już jest, tak? Bardzo proszę. Proszę o wprowadzenie nas, krótkie wprowadzenie w tematykę tego projektu, tej uchwały. Dobrze, o, teraz działa. Raz, dwa, raz. Też działa. Pozwolę sobie bez maseczki, bo będzie lepiej słychać. Szanowni Państwo, dzisiaj powiem króciutko o projekcie planu, który stanowi kontynuację pierwszej części uchwalonej w 2014 roku. Plan miejscowy w rejonie ulicy Ganiewskiego, południowa część miasta. Plan miejscowy opracowywany pierwotnie tu aż od ulicy Południowej, Okopową, tutaj do lasu i po granicy miasta. Duży teren, uchwalona część tutaj ta północna, czyli między Południową a obwodnicą i uchwalony w 2014 roku został cmentarz, projekt cmentarza, nowego cmentarza i pozostał nam tutaj ten fragment, który w 2014 roku był jeszcze w studium wskazany jako teren rolny. Dlatego temat został podzielony, ówczesny. Teren rolny został w studium zmieniony na funkcje mieszkaniowo-usługowe oraz tu na tym fragmencie teren koncentracji usług i procedura została wznowiona.
tej części planu. Plan przeszedł całą procedurę zgodnie z ustawą. Został poddany uzgodnieniom, opiniowaniu, wyłożeniu. Od razu powiem, że nie było żadnych uwag z wyłożenia. Zainteresowanie nie było może zbyt duże, ale parę osób się interesowało. I plan miejscowy jest w tej chwili gotowy do uchwalenia. Studium zakłada na tym terenie funkcję mieszkaniowo-usługową, wskazuje przebieg południowej obwodnicy, czyli przedłużenie ulicy Okopowej do ulicy Łukowskiej oraz w pasie 50 metrów od cmentarza wskazuje teren koncentracji usług. I w oparciu o te ustalenia projekt planu wygląda mniej więcej tak. Tu Państwo macie jeszcze wersję papierową. Zakłada się funkcję mieszkaniową z dopuszczeniem usług prawie na całym terenie. Tutaj w pasie 50 metrów od cmentarza zgodnie z przepisami musimy wykluczyć funkcje chronione mieszkaniową, między innymi mieszkaniową, dlatego tutaj są tylko usługi oraz tu w pasie też przylegającym w części do cmentarza, do obwodnicy, tutaj też jest funkcja usługowa. Projekt zakłada ze względu na dość takie wąskie podziały własnościowe, projekt zakłada wyznaczenie stosunkowo gęstej siatki ulic publicznych, które będą musiały być po uchwaleniu wykupione, ale w zamian za to umożliwia dobry dostęp do i dobre podziały nieruchomości położone w głębi. Czyli unikniemy sytuacji tak jak w ulicy Południowej, od ulicy Południowej czy Ganiewskiego od dołu, gdzie zabudowa powstaje na wąskich działkach, na takich wąskich dojazdach po prywatnych nieruchomościach. Tutaj mamy układ ulic publicznych, gdzie nie będzie problemu z infrastrukturą, gdzie nie będzie problemu z podziałami. Projekt planu jakby umożliwia w przyszłości zagospodarowanie dalszych terenów, no tu akurat położonych w gminie, ale w dalszej perspektywie, prawdopodobnie mówię o dalekiej perspektywie, prawdopodobnie też wskazanych w przyszłości do zabudowy, to są drogi publiczne, które kończą się na granicy miasta. Będzie możliwość kontynuacji przebiegu. Poza tym, no więcej jakby tutaj szczegółów chyba nie ma sensu w tej chwili omawiać. To był temat też omówiony szczegółowiej na komisji w piątek. Ulice publiczne, funkcje. Tu jest taki teren takiej przestrzeni wspólnej, usług sportu, rekreacji z zielenią parkową, czyli jakaś siłownia, miejsce, plac zabaw dla dzieci, tego typu miejsce. I to właściwie wszystko. No, muszę dodać jeszcze, że przez teren tutaj ulicy, która znajduje się poza planem, przebiega wodociąg zasilający ze stacji ujęcia wody do miasta w kierunku ulicy Południowej. No i jakby chyba tyle, tak? To są w tej chwili tereny puste. Mogę powiedzieć, że jest to jeden z niewielu planów, które wyprzedzają działania inwestorów. I dlatego zachęcam do podjęcia uchwały, żeby po prostu miasto mogło się rozwijać w sposób zaplanowany i kompleksowy, czyli budowa dróg, infrastruktury, a później dopiero budowa budynków, a nie odwrotnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? O głos prosił radny pan Tomasz Araszkiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie. Ten cały teren jest terenem własności? Prywatnej. Prawie cały. Tam są bardzo wąziutkie działeczki miasta,
ale to są dosłownie pojedyncze działki. Dziękuję. O głos prosił wiceprzewodniczący pan Robert Chojecki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Otrzymałem, jakbym mógł prosić o dwa słowa dotyczące ulicy Ganiewskiego. Otrzymałem od mieszkańców ulicy Ganiewskiego film z przejazdu tą ulicą. No, ulica jest w fatalnym stanie. W fatalnym stanie, kałuże, błoto, dzieci brną w tym błocie. Jakieś dwa słowa, czy ta ulica jest planowana chociaż do utwardzenia albo do jakiegoś remontu. Takie pytanie zadaję w imieniu mieszkańców ulicy Ganiewskiego. Ten film oczywiście mogę państwu udostępnić, przekazać do Biura Rady Miasta, żebyście państwo mogli sobie obejrzeć. Dziękuję bardzo. Czy mógłby pan na ten temat odpowiedzieć? Poproszę o chwilę na salę, poproszę naczelnika Wydziału Dróg, pana Wojciecha Cylibika. O głos prosił radny pan Mariusz Dobijański, a później może... W tak zwanym międzyczasie. Panie inżynierze, ten teren oznaczony kolorem żółto-pomarańczowym, żółto-brązowym, jak zwał. Co to jest za teren? Nie ma tu żółto. Nie wiem, czy chodzi o ten teren. Tak, tak, tak. Nie to, wiem, jest, to jest pomarańczowy. Nie wiem, zielono-pomarańczowy. No proszę. Nawet, ja znam biały, czarny i ładny, ale tu, ewentualnie. Tutaj tak. Widać. To jest kolor, znaczy nie tyle kolor, co to jest funkcja tej zieleni takiej parkowej ogólnodostępnej, czyli nie mówię, że tu będzie park, tylko plac zabaw dla dzieci, to jest ta skala, siłownia plenerowa. Takie, jaka to jest wielkość tego terenu? No w tej chwili nie powiem, ale to jest kilkaset metrów kwadratowych, no, do około tysiąca, no powiedzmy. Dziękuję bardzo. Nieduży teren. Bardzo proszę jeszcze pan wiceprzewodniczący Maciej Nowak. Dziękuję panie przewodniczący. Panie architekcie, jak troszeczkę może nie dotyczy to tego planu, ale planu obok. Jak, czy pamięta pan może, ilu właścicieli ma teren, który został przeznaczony na cmentarz? Nie pamiętam. No tutaj widać podziały. Zakładam, że każdy jest osobnym właścicielem, to mogę policzyć. Raz, dwa. No około 15 właścicieli, około. 15 działek, tak? To nie przekłada się na własne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę wiceprzewodniczącemu panu Chodzieckiemu. Proszę bardzo o odpowiedź. Szanowni państwo, szanowny panie przewodniczący, no tak, ulica Ganiewskiego jest ulicą dosyć niefortunną, dlatego że korzysta z niej, no praktycznie korzystają z niej tylko mieszkańcy. My mamy świadomość jej stanu, ale tu jest kwestia taka, to jest dosyć długa ulica i tak, żeby ją wykonać docelowo, potrzebne są spore środki. Natomiast my sukcesywnie, tak, sukcesywnie tam staramy się dosypywać materiał, jakieś kruszywo i to równać. Ja tu już właśnie słysząc pytanie wysłałem koledze informację, żeby się tam przejechał szybko i sprawdził, co jest do zrobienia, więc postaramy się jak najszybciej to tam troszkę sytuację poprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ganiewskiego Południowej i Grabianowskiej, część druga? Kto jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu architektowi, panu inżynierowi. Dziękuję.
Państwu radnym za podjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Monitoring zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji miasta Siedlce. Komisja Gospodarki Miejskiej nie wniosła uwag. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Uważam, że na pewno zapoznaliśmy się z tym materiałem. Jest to tylko sprawozdanie, w związku z czym nie jest głosowane. Dziękuję za przygotowanie tego materiału i przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia domu pod Kasztanami, domu dziecka w Siedlcach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnienia im wspólnej obsługi. Jest pozytywna opinia Komisji Sportu i Spraw Społecznych. Na dzisiejszym posiedzeniu gościmy panią Katarzynę Graniszewską, dyrektora domu pod Kasztanami, domu dziecka w Siedlcach. Także może jest tam pan dzisiaj? Jest tam. Zobaczymy, jeżeli będą jakieś pytania, to poprosimy. Szanowni Państwo, o głos prosił radny pan Mariusz Dobijański. Bardzo proszę. Ja mam krótkie pytanie. Niestety nie mogłem być obecny na posiedzeniu komisji. Ten podział jest efektem zmian prawa, tak? Jakichś wymogów ustawowych? Tak? Bardzo proszę, panie prezydencie. Tylko i wyłącznie wynika to z prawa nadrzędnego. Musimy się dostosować do tego. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia domu pod Kasztanami, domu dziecka w Siedlcach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnienia im wspólnej obsługi? Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 248 przez 2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. Jest pozytywna opinia Komisji Sportu i Spraw Społecznych, a także pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? O głos prosiła pani radna Marlena Puzia. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Postaram się bardzo krótko. W kwestii formalnej co do procedowanej uchwały mam pytanie, czy projekt uchwały zmieniającej opiniowała Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, skoro taka opinia została wydana przy uchwalaniu uchwały zasadniczej. To w kwestii formalnej, natomiast w kwestii merytorycznej co do tego zdawałoby się przeksięgowania środków z jednego zadania na drugie zadanie. Chciałabym poruszyć kwestię związaną w takim razie z wykorzystaniem tych środków do tej pory. I teraz tak, zgodnie z informacją uzyskaną od pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na moje zapytanie, oczywiście dziękuję serdecznie za jej przygotowanie. Dowiadujemy się, że na zadanie numer 4 dotyczące likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych wpłynęło 43 wnioski, z których to 40%, bo aż 17 wniosków zostało od razu odrzuconych ze względu na zarządzenie numer 11/2020
dyrektora MOPR-u, zgodnie z załącznikiem numer 2, gdzie czytamy. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON oraz w związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, a także ze względu na złożony proces wykonania zadania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach nie będzie realizował wniosków, które wymagają kosztorysu przedwykonawczego, kontroli realizacji zadania, odbioru przez inspektora nadzoru budowlanego. Tak więc nie będą realizowane wnioski dotyczące dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze raz powtarzam, 40% 17 wniosków na podstawie tej decyzji. Ja mam pytanie do pana prezydencie, panie prezydencie. Przecież miasto Siedlce mimo obostrzeń i utrudnień związanych z COVID-19 wykonuje różne inwestycje. Nie wstrzymano remontu placówek oświatowych, ulic, chodników. Rozbudowuje się przecież szpital miejski, który jest bardzo dużą inwestycją. Dlaczego więc dyrektor MOPR-u uniemożliwił osobom niepełnosprawnym skorzystanie z funduszy przewidzianych na likwidację barier architektonicznych, które opierają się na pracach ogólnobudowlanych? Uważam, że ta dyrektora Ośrodka Miejskiego Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest po prostu decyzją krzywdzącą dla tych osób, które wymagały wsparcia. I powiem szczerze, że jest zasadniczo nie do zaakceptowania i budzi mój sprzeciw. Dziękuję bardzo. Czy... Ja jeszcze przepraszam, jeszcze chciałam dokończyć. Jeśli nie mam czas, tak? Mam. Tak, oczywiście. Chciałabym tylko wspomnieć, że to zarządzenie, o którym jest mowa i które budzi moje zastrzeżenie, zostało wydane 7 dni po uchwaleniu uchwały zasadniczej przez Radę Miasta. Ja mam pytanie. Czy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wcześniej zwracał się do pana, panie prezydencie, że będą jakiekolwiek problemy z realizacją tej uchwały? I jeszcze na koniec tylko dodam, że oczywiście zagłosuję za tą uchwałą, aby wszystkie środki otrzymane z PFRON-u zostały wykorzystane, bo są bardzo potrzebne mieszkańcom miasta Siedlce i to jakby nie budzi wątpliwości mojej. I również mam nadzieję, że w roku następnym będą realizowane wszystkie zadania zgodnie z tym, co uchwala Rada Miasta, bez żadnych wyłączeń, a nawet bym sugerowała, aby na to pominięte działanie zostały przesunięte środki, czyli po prostu w roku następnym, żeby ewentualnie na likwidację tych barier architektonicznych poszły większe fundusze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Powiem tylko, że ograniczyłam się do niezbędnego minimum. Jeśli chodzi o sprawę formalną, to z tego, co mi wiadomo, nie była konsultowana z Radą Osób Niepełnosprawnych ta uchwała. Natomiast jeśli chodzi o merytorykę, to na to zadanie złożono wniosków na 404 709 zł, kiedy a dysponowaliśmy pulą 150 tysięcy. W związku z tym, czy byłyby to bariery architektoniczne stricte wymagające kosztorysu przedwykonawczego inspektora nadzoru, czy na przykład finansowanie schodołazu, windy dźwigowej, urządzenia do alternatywnej komunikacji, to zawsze ktoś byłby pokrzywdzony. Dlatego, że tych pieniędzy dysponujemy kwotą tylko 1/3. I stąd w dobie koronawirusa podjęliśmy właśnie taką decyzję, żeby przecież osoby niepełnosprawne obarczone są dodatkowym ryzykiem zakażenia tym wirusem. I jest to trochę inna sprawa niż remont przedszkola, szkoły czy czegoś innego, kiedy te instytucje są zamknięte. A tutaj wchodzą wszyscy do domu tych osób. I tylko tym się kierowaliśmy. Podobnie rzecz ma się z finansowaniem sportu, kultury, turystyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gdzie w tym roku żadnej organizacji pozarządowej nie udzieliliśmy takiego wsparcia. Również, bo to są przeważnie pikniki, to są przeważnie wyjazdy zbiorowe i z tego względu, z uwagi na koronawirusa, nie przydzieliliśmy w ogóle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. Jeszcze raz proszę. To ja tylko krótko, panie dyrektorze, pozwolę się z panem nie zgodzić. Ulice są ogólnodostępne, nie chodzi tu tylko o obiekty zamknięte.
ale zgodnie z pana tokiem rozumowania na następny rok również może być podobna sytuacja, bo jeżeli obostrzenia dotyczące COVID-19 nie zostaną uchylone, to co? Znowu wpłyną wnioski na likwidację barier architektonicznych wewnątrz pomieszczeń i znowu pan, panie dyrektorze, swoim zarządzeniem wewnętrznym uniemożliwi korzystanie z tych środków? Pani radna, nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie w przyszłym roku. Zakładamy, że będziemy realizować to zadanie, ale co się wydarzy, nie mam pojęcia. Panie dyrektorze, szerzej trzeba patrzeć i dalej. No ale właśnie nie patrzę. Możemy wyłączać i dyskryminować pewnej grupy osób potrzebujących, ale panie dyrektorze. Ale zawsze będzie ktoś dyskryminowany, zawsze. Dlatego, że jest za mało pieniędzy. Panie dyrektorze, nie. Ponieważ na działanie w tym zadaniu jest na likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych. Pan swoim zarządzeniem od razu wyeliminował pewną grupę osób potrzebujących. No i tak zawsze będzie, bo jest za mało pieniędzy, zawsze kogoś wyeliminujemy. Może żeby dwa słowa. Pani radna, gdzieś w tym roku mieliśmy doświadczenia związane z COVID-em i z tym, jakie ograniczenia były na początku wprowadzone. Przyszły rok, jesteśmy bogaci o te doświadczenia z tego roku i w przyszłym roku, panie dyrektorze, jak no tak będzie pan przygotowywał decyzję i zarządzanie, to poproszę o spotkanie i przedyskutujemy tą kwestię. Jeśli będzie taka możliwość, to będziemy również wspierać, jeśli chodzi tak o pokonywanie jest. Tych barier architektonicznych. Ale tu chcę zapewnić, że wykorzystamy w takim razie doświadczenia z tego roku i będziemy analizowali to w roku przyszłym, żeby pomóc jak największej grupie osób, a w pierwszej kolejności tym osób, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Ja tylko krótko ad vocem, panie prezydencie, panie dyrektorze, przypomnę tylko, to było 40% wniosków złożonych. No tak, ale te 40% albo nawet 50% byłoby, gdybyśmy przyznali na bariery architektoniczne, a nie przyznalibyśmy na inne. To jest. Ale jak mówiłem, będziemy analizowali, biorąc pod uwagę doświadczenia tego roku. Dziękuję bardzo. O głos prosił wiceprzewodniczący pan Maciej Nowak. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja chciałem tutaj wesprzeć głos pani radnej Marleny Puzia. Uważam, że panie dyrektorze, stawianie w jednej linii wyjazdów zbiorowych, pikników, jak to pan powiedział, na równi z usuwaniem barier architektonicznych, no jest trochę takie, no nie na miejscu. Uważam, że dla tych ludzi jedną właśnie z ważniejszych spraw jest usuwanie tych barier architektonicznych. Ja kiedyś pamiętam, rok temu zwracałem się nawet z prośbą, aby stworzyć całą listę takich utrudnień w mieście. Nie wiem, czy to zostało tam zrealizowane, czy w jakiś sposób objęte, ale zgodzę się tutaj jeszcze raz z panią radną, że no nie może być takiego, aż takiej dysproporcji. Co do wyjazdów zbiorowych i pikników, to się zgodzę. Natomiast zostawmy już to usuwanie barier architektonicznych, bo sam pan wie, panie dyrektorze, że to jest może nie najważniejsza sprawa dla tych ludzi, ale jedna z ważniejszych. No tak, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos prosił radny pan Mariusz Dobijański. Bardzo proszę. Jak zrozumiałem pana zarządzenie, panie dyrektorze, COVID stał się dla pana jednym z ważnych kryteriów selekcji wniosków, które wpłynęły, tak jak zrozumiałem i usłyszałem, na kwotę 400 tysięcy w sytuacji, gdy dysponował pan kwotą 150 tysięcy, tak? Tam. Tak, tak. Można oczywiście się oburzać, ja tutaj słuchając wypowiedzi koleżanki i kolegi radnego, no ale jakieś kryteria trzeba przyjąć i wydaje mi się, że to kryterium w sytuacji, kiedy tak do końca nie wiemy, jak wyglądałaby realizacja tego zadania, wydaje się kryterium w miarę obiektywnym i można drzeć oczywiście szaty. Pan dyrektor i tak musiałby przyjąć jakieś kryteria i tak jak z prost matematyki wynika, dysponując 1/3 środków na realizację zadania, można zrealizować 1/3 tego zadania, a nie 100%. W związku z tym i tak 2/3 wniosków byłoby odrzuconych.
Wydaje mi się, że to, co dla nas powinno być informacją ważną, to to, by ewentualnie zwiększyć wysokość środków, którymi pan dyrektor mógłby dysponować, po to, by nie szukać tego typu kryteriów, a realizować wnioski, które wpływają. Ja zgadzam się z kolegą i z koleżanką, że te wnioski są wnioskami o charakterze życiowym, bo osoba uwięziona w domu w sposób zdecydowany ma potrzebę, tak jak każdy inny człowiek, do tego, by móc po prostu być poza tym domem, tak? Dlatego są potrzebne schodołazy, czy zjazdy, ale to czy nie wchodzi, czy cokolwiek, nie jest przedmiotem dyskusji. Oczywiście, czy jakiekolwiek inne działania, które usuwałyby bariery architektoniczne. Dlatego też, jeżeli chcemy wesprzeć sytuację i poprawić sytuację tych osób, to wydaje mi się, Szanowni Państwo, i tu zwracam się do Rady Miasta, by rozpatrzyć ewentualnie na przyszły rok budżetowy zwiększenie środków do dyspozycji pana dyrektora i wtedy nie będziemy musieli tutaj zastanawiać się, czy to kryterium, które zostało użyte, jest zasadne, czy też nie, bo jestem przekonany, że nad każdym z kryteriów, które pan dyrektor by sformułował, można by dyskutować i można byłoby szukać jego wad i zalet. Tak jest. Stąd też chcemy pomóc. Już za 2 miesiące będziemy dyskutowali nad projektem budżetu na rok przyszły i myślę, że to jest czas i pora, by rozwiązać przynajmniej może w nieco większym stopniu niż tylko 30% potrzeby naszych mieszkańców, którzy tej potrzeby w sposób szczególny wymagają. Jeszcze tylko dodam, że te wszystkie pieniądze, o których mówimy, to są pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i one są w jakiś tam dziwny sposób dla nas abstrakcyjny przydzielane na każdy powiat i później, jak znamy kwotę, jaka do nas wpływa, to wtedy dopiero wnioskujemy do Rady o podział środków. I tak jak pan prezydent powiedział, w przyszłym roku przedyskutujemy, tak żeby było jak najbardziej dobrze. A jeszcze chcę Państwu uspokoić, jak pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, kontrowersje, to takie tutaj z panem dyrektorem, byliśmy osobiście pod danym adresem, aby wyjaśnić wszystkie nieścisłości i wszystkie wątpliwości dotyczące tego, gdzie możemy tą pomoc nieść, więc chcę Państwu uspokoić, że będziemy wnikliwie analizowali, aby ta pomoc skierowana była w pierwszej kolejności do osób najbardziej potrzebnych, bo wszystkie te osoby są potrzebujące. Ale jak tutaj wiemy i dyskutujecie Państwo, środki są takie, jakie są, więc tym bardziej zależy mi na tym, aby wnikliwie przeanalizować każdą sytuację i w pierwszej kolejności nieść pomoc tym najbardziej potrzebującym. Dziękuję bardzo. Głos prosiła radna pani Iwona Orzełowska. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowny radni. Panie dyrektorze, ja nie pozwolę sobie nie zgodzić z przedmówcą, z panem radnym Dobijańskim, natomiast bardzo dziękuję za tak wnikliwe przeanalizowanie problemu pani Marlenie Puzio. I pozwoli pan, panie dyrektorze, że również nie zgodzę się z pana stanowiskiem, że zawsze ktoś będzie poszkodowany. Tak jest. Natomiast proszę wybaczyć, ale w pana ustach osoby, która się musi tymi osobami opiekować, takie stwierdzenie nieco infantylnie brzmi, żeby nie powiedzieć, godzi w pewnego rodzaju zasady. Ja rozumiem poniekąd tok myślenia i to, że trzeba wybierać bardzo często pomiędzy mniejszym lub większym złem czy ryzykiem, natomiast ja pragnę przypomnieć, że te osoby tylko dlatego, że są niepełnosprawne, po prostu zostały dodatkowo skrzywdzone kwestią COVID, a to na pewno im bardziej utrudniało życie niż osobom zdrowym. Nie jest to przyjemnie słyszeć z ust szefa osoby, która powinna z całego serca dbać o tych ludzi, że wybory trzeba dokonywać. Nawet jak pan tak myśli, to myślę, że dobrze by było tego nie werbalizować.
A jeszcze chciałabym tylko, bo skądinąd w pewnym okresie miałam dosyć dużo informacji z instytucji PFRON centralnej. I to nie jest tak, że tam enigmatyczny sposób jest dzielenia środków. Po te środki trzeba aplikować. Pamiętam sytuację, kiedy osoba mi bliska, mając świadomość, że są ogromne fundusze dla przyznawania pojazdów, osobiście wydzwaniała do instytucji związanych z opieką nad niepełnosprawnymi i prosiła o napisanie wniosków. Dlatego, że z naszego okręgu było najmniej w ogóle aplikacji. Więc są ogromne fundusze, to wiem osobiście, ze źródeł, z których po prostu się nie korzysta, że osoby się nie interesują tymi formalnymi rzeczami. Także polecam z całego serca, żeby spróbować. Dziękuję bardzo. Nie. Panie Przewodniczący, ja chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w żaden sposób nie deprecjonuję potrzeb osób niepełnosprawnych, a wręcz przeciwnie. Uważam te potrzeby jako jedne z ważniejszych potrzeb naszej społeczności samorządowej, które należy realizować. I zarzut infantylności myślenia pana dyrektora jest co najmniej niesprawiedliwy, bo zastanawiam się, jak można zadowolić wszystkich, mając 100 zł, a mieć konieczność rozdania 450 zł. Przyznania, może nie rozdania, przyznania 450 zł. Bardzo bym chciał usłyszeć, jaką to metodą można by, sprawiedliwą, można byłoby zaspokoić oczekiwania tych wszystkich osób, mając ograniczone środki do wysokości 30% środków niezbędnych. I tutaj teraz mówienie, że ktoś infantylnie argumentuje rozdział środków w 100%, jak rozumiem, tych, którymi dysponował, oczekując od tej osoby, by zadowoliła wszystkich w momencie, kiedy jest to fizycznie niemożliwe. Jeżeli chcemy pomóc tym wszystkim osobom, których potrzeby, jeszcze raz podkreślam, są potrzebami uzasadnionymi i potrzebami, które należy zrealizować, no to postarajmy się i pomyślmy nad tym, jak zwiększyć wysokość środków, tak, by te potrzeby można było zrealizować. A nie oczekujmy od kogoś cudownego rozmnożenia posiadanych środków trzykrotnie, tak, by móc zadowolić wszystkich tych, którzy dzisiaj mają możliwość decydowania o tym. I mówię do radnych, chcemy pomóc? Pomóżmy. Za 2 miesiące będziemy mieli dyskusję nad budżetem. Wtedy szukajmy możliwości takich, by pan dyrektor, nie musząc już wówczas posługiwać się jakimiś kryteriami typu COVID czy jakiekolwiek inne kryteria, mógł realizować, jeszcze raz podkreślę, uzasadnione potrzeby i niezbędne, często życiowe potrzeby osób z niepełnosprawnością. Dziękuję bardzo. O głos prosiła jeszcze radna pani Iwona Orzełowska. Bardzo proszę. Ja tylko ad vocem do pana radnego. Ja nie mówiłam, że infantylizowanie dotyczyło podziału środków. Natomiast kwestie niezręczności użycia, że ktoś będzie pokrzywdzony. Ja tylko o to apelowałam, żeby nawet jeżeli tak jest, to o pewną delikatność, nie o podział środków. Także proszę o konsekwencje w tym, co słucham. I nadal będę twierdzić, że pani Marlena Puzio ma rację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Dziękuję państwu radnym. Przystępujemy do głosowania. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 248 przez 2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce z funduszu państwowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam ze stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Jest to informacja na temat wykonania zadań miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu. Komisja Sportu i Spraw Społecznych nie wniosła uwag. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, jest to tylko informacja, czy sport i kultura fizyczna ma się dobrze. Dziękuję za przygotowanie sprawozdania. Dziękuję tym wszystkim jednostkom, klubom sportowym, które realizują zadania własne, własne miasta i osiągając przy tym wspaniałe sukcesy, z których jesteśmy bardzo dumni. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez prezydenta miasta Siedlce aneksu nr 1 do porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej. Jest to uchwała wraz z autopoprawką. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej wraz z autopoprawką. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez prezydenta miasta Siedlce aneksu nr 1 do porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej? Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 9 jest zdjęty z porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność miasta Siedlce położonej w Siedlcach przy ulicy Kazimierza Pułaskiego. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej oraz pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność miasta Siedlce położonej w Siedlcach przy ulicy Kazimierza Pułaskiego? Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym?
Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Pan skarbnik, pan skarbnik, czy pan, pan prezydent, panie prezydencie, czy pan jako projektodawca uchwały? Jako projektodawca uchwały, bardzo proszę. Wczoraj praktycznie wiele rzeczy, a może prawie wszystko. Ja może tylko uzupełnię, bo były pytania pana radnego Mariusza Dowijeńskiego o tamten rok. Czy o tej porze w tamtym roku było podobnie? Było jeszcze gorzej. Było 19 milionów braku w oświacie. Było milion, prawie 200 braku na specjalnej organizacji nauki. Nie było wydatków na tak zwane odprawy emerytalne w takiej skali jak w tym roku. I chcę powiedzieć jeszcze jedno, że o podwyżkach nawet tegorocznych samorządy dowiedziały się, zresztą proszę dzisiaj przeczytać Rzeczpospolitą, Gazetę Wyborczą. Gazeta Wyborcza, która na stronie, nie wiem, nie pamiętam której, analizuje całą Polskę pod względem jak się, co się dzieje w samorządach. Proszę przeczytać o Łodzi, o Poznaniu, o Krakowie. Wszystko jest tam napisane, o Warszawie. Bardzo, bardzo pouczająca lektura, sugerująca, czy my akurat w mieście odstajemy od całej Polski. Dzieje się to samo, niestety. Przyczyną jest sytuacja, która nas spotkała wszystkich i czy się komuś podoba, czy nie. Braki będą i wszędzie te braki będą pokrywane niestety instrumentami dłużnymi ze względu na to, że nie ma innej możliwości znalezienia jakiegokolwiek sposobu finansowania tej dziury. Zresztą jest ogłoszony wczoraj projekt budżetu państwa na 2021 rok. W tym roku 109, na drugi rok 90 miliardów deficytu. I nikt się tym nie przejmuje, bo nie ma innej po prostu możliwości. To jest oczywiste. To nawet nie ma się co dziwić. Więc podwyżki były ogłoszone pod koniec sierpnia w tym roku. Dopiero rozporządzenie wyszło. Rozporządzenie. Więc jak można było we wrześniu tamtego roku podwyżki przewidywać i inne rzeczy? Nie można było po prostu i to jest przyczyna, która zastała nas 1 września. Również 90, to co potwierdzam, bo to już jest zanalizowane, 95% wniosków spłynęło w szkołach w sierpniu o odprawy i odejścia. Nie było tego wiadomo. Księgowi dlatego tego nie planowali. To, co Państwo macie w zestawieniu, to są wszystko i wyłącznie, tylko i wyłącznie wnioski i planistyka księgowych i dyrektorów szkół. Oni tego nie złożyli, bo nie wiedzieli wiele rzeczy. Nie mieli o tym zielonego pojęcia, jak się będzie zachowywało to wszystko i jak, w jaki sposób. Jeszcze raz podkreślam, skutki pokrycia płacy minimalnej, skutków. Myśmy zakładali około 2 100 000. Przekroczyły prawie dwukrotnie tą skalę i stąd też w tych 10 milionach właśnie znajduje się ta sprawa, jeśli chodzi o sprawy, które po prostu wymusiło życie bieżące. Nikt tu nic nie jest w stanie niczego wymyślić innego. Tyle na ten temat. Jak są pytania. Dziękuję bardzo. O głos prosił radny pan Mariusz Dobijański. Bardzo proszę.
Ja nie mam pytań, panie skarbniku, bo wczoraj, tak jak pan zauważył, na większość tych pytań i wątpliwości byśmy sobie odpowiedzieli. Moja refleksja jest następująca. Informacja o wykonaniu budżetu, za pierwsze półrocze wskazuje na wykonanie wręcz idealne, bo na poziomie 50% dochody, 51% wydatki albo odwrotnie, nie ma to większego znaczenia, czyli jesteśmy w planie. W czerwcu podejmowaliśmy uchwałę o emisji obligacji. Wczoraj również pan powiedział, że dobrze się stało, że nie podjęliśmy tej uchwały w wersji proponowanej przez pana prezydenta, bo dzisiaj mielibyśmy zdecydowanie trudniejszą sytuację i ten wariant oszczędnościowy był słuszny. W czerwcu również pytaliśmy pana skarbnika o przewidywane także wydatki, jakie będą nas czekały w drugim półroczu 2020 roku. I tu mogę się zgodzić w części z panem skarbnikiem, skoro można oczywiście szacować na, i stąd moje pytanie o rok poprzedni, na poziomie roku poprzedniego, jakie ewentualne odprawy można się, jakich ewentualnych odpraw można się spodziewać, czy też jakie ewentualne koszty organizacji kształcenia specjalnego będą potrzebne do tego, żeby zrealizować wszystkie te potrzeby. Można szacować, na pewno trudno jest określić co do złotówki w czerwcu, w momencie, kiedy te wnioski, tak jak pan skarbnik, i słusznie, ja tego nie kwestionuję, spłynęły w kwietniu, ale gdybyśmy dodali te potrzeby, w sierpniu, gdybyśmy dodali te koszty, które dotyczą zarówno odpraw emerytalnych, jak i realizacji specjalnych potrzeb, to mówimy o kwocie 2 400 000 złotych. Dla mnie ma się to nijak do wnioskowanej kwoty 10 milionów. Uważam, że te 10 milionów, które dzisiaj procedujemy, to jest te 10, których panowie zeszliście 3 miesiące temu. Generalnie rzecz biorąc, odbieram to jako takie postępowanie jak kijem gotopałką, czyli po trochu, ale i tak będziecie robili to, co ja tutaj sobie wymyśliłem. Tak jak mówię, wskaźnik wykonania budżetu za pierwszy półrocze mówi o takim, a nie innym wykonaniu budżetu. Dyskusja, która miała miejsce 3 miesiące temu, w moim przekonaniu, uwzględniała wszelkie potrzeby, w tym także potrzeby oświatowe. Mówię, nie przewidzieliśmy tych 2 400 000 złotych. Jestem skłonny rozpatrzeć wniosek pana prezydenta o obligacje komunalne, ale na pewno nie w kwocie 10 milionów. Pomyślmy o tej kwocie niedoszacowanej, niedookreślonej. Niech to nawet będzie 3 miliony złotych, ale nie 10. Uważam, że jest to kwota, znaczy ja nie mogę się tym zgodzić, mówiąc wprost. Dobrze, mała korekta tego, co pan radny powiedział. Po pierwsze, pan ocenia wykonanie. Dobrze, wykonanie dochodów, proszę bardzo, jest 51%, wykonanie wydatków 52%. Tylko my dzisiaj mówimy nie o dochodach, nie o wykonaniu, tylko mówimy o przewidywanym wzroście wydatków tylko i wyłącznie. To jest zasadnicza różnica. I tu nie ma nic wspólnego wykonanie półrocza. Dlatego, że pokrycia na te 10 milionów wydatków ten budżet nie ma. I nie ma na to, żeby zwiększyć plany finansowe o 10 milionów placówkom oświatowym. Bo tylko głównie o placówki oświatowe chodzi. I to nie ma się nijak do porównywania z wykonaniem półrocza. I dlatego mówię jeszcze raz, twierdzę, że życie pokaże w przyszłości, niedalekiej, może pod koniec listopada, przy akurat omawianiu projektu budżetu na drugi rok, zobaczycie państwo, co się będzie działo, zobaczycie państwo faktyczne wykonanie po roku 2020 i dzisiaj to mówię, że będziecie później mówili, że po prostu było inaczej, ale będzie inaczej, dlatego że nie ma pokrycia na wzrost wydatków, tu o to chodzi. Dzisiaj nie ma znaczenia, jak oceniamy wykonanie pierwszego półrocza,
bo ono jest właściwe do tego poziomu planu, jaki jest. Tylko z tego poziomu planu już nie bardzo ma się z jakich źródeł to podnosić. Po prostu brakuje na wydatki, a to jest co innego, trochę jak wykonanie dochodu. Przepraszam, panie skarbniku, na przyszłość, to znaczy tak, pytał pan Dobieński, ale ja udzielam głosu, pan zwraca się do mnie, także na przyszłość bardzo proszę. O głos prosi, pan jeszcze może zostanie, na głos prosi pan wiceprzewodniczący Robert Chojecki, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Szanowni radni, panie skarbniku, nie ma na wydatki, bo nie realizuje pan dochodów majątkowych. To tak ad hoc od razu. A tak wracając do samego początku, jedno słowo, panie prezydencie, to też jest sytuacja okołobudżetowa. W imieniu mieszkańców zwróciłem się w interpelacji do pana o ponowne powstrzymanie podwyżek, wycofanie się z podwyżek przedsiębiorcy energetycznego poprzez udzielenie bonifikaty albo poprzez zwrócenie się do URE z ponowną propozycją taryfy. Uzasadniłem, nie będę państwu tego powiadał, to jest około budżetowa sytuacja, tego dyskusja nie dotyczy. Uzasadniłem swoją interpelację i poprosiłem o nowe uzupełnienie danych. Poprzednia informacja, którą uzyskałem, była wybiórcza, uważam, i nieprecyzyjna. Także już ta interpelacja powinna być w Biurze Rady Miasta. Proszę o ustosunkowanie się do tego i jeszcze raz ponownie w imieniu mieszkańców proszę o wycofanie się z podwyżek zupełnie niezasadnych. Dziękuję bardzo. Jeżeli w kwestii przechodzę, tak, tutaj chciałem tylko powiedzieć, panie skarbniku, jeżeli chodzi o wykonanie, to czytałem uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj mamy dwa zdania, które budzą niepokój. Nie wiem, czy pan na pewno czytał to. Skład orzekający stwierdza, że wymagana jest potrzeba stałego monitorowania stopnia realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta, aby nie dopuścić do naruszenia artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto skład orzekający zauważa, iż wysokość zadłużenia ma tendencję rosnącą w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych. To mnie osobiście niepokoi ta sytuacja, ale jeżeli jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji może na ten temat, to chciałbym zapytać o Fundusz Inwestycji Lokalnych. Czy wpłynęły, prześmiewane tak przez niektórych z państwa, tak zwane tekturowe pieniądze, czy wpłynęły blisko 3 miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i na co zostaną przeznaczone, jeżeli wpłynęły? Tak, wpłynęły te pieniądze 4 września w wysokości 2 771 650, leżą na wyodrębnionym koncie i będziecie państwo decydowali w przyszłości, na co te pieniądze będą przeznaczone. Niezmiernie. Bo one mają być zgodnie z programem przeznaczone celowo na inwestycje, które będą rozpoczynane, które będą na przykład współfinansowane z unijnymi pieniędzmi, czy z Funduszu Dróg Samorządowych, czy też z innych inwestycji, które po prostu ten program obejmuje. Niezmiernie się cieszę. Być może najwcześniej te wydatki będą z tych pieniędzy czynione w roku 2021. Rozumiem. Niezmiernie się cieszę, że to nie są już tekturowe pieniądze. Rozumiem, że to ma być wkład własny, czyli licząc, że wkład własny wynosi około 20%, to możemy spodziewać się inwestycji. Nie, panie radny, mogą być 20-30%, mogą i 100% finansować zadanie inwestycji. No ale możemy zrealizować inwestycje rzędu 10 milionów. Tak. Biorąc pod uwagę, że wykorzystamy taki wkład własny. No. Tak. Nie ograniczajmy się do konsumpcji. Tak? Nie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie prezydencie. A jeszcze. Tak, tylko na bieżąco. Odpowiedzmy na bieżąco, bo tutaj pan radny poruszał te kwestie podwyżek w przedsiębiorstwie energetycznym i dzisiaj pan prezes, panie prezesie, bardzo proszę o odniesienie się do tych uwag dotyczące podwyżek. Przepraszam bardzo, panie prezydencie, ja złożyłem w tej kwestii apel, interpelację. Macie państwo wszystko na piśmie. Dyskusja nie dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego. Chciałem zauważyć. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, to chwileczkę. Czyli pan radny stawia jakieś tezy, do których nie można się odnieść, to po co to? Skoro to nie jest przedmiotem teraz tej dyskusji, to po co pan radny poruszał ten temat? Skoro pan radny poruszył i trafiło to do mieszkańców, to ja bym chciał, żeby prezes
merytoryczny sposób odniósł się do tego. Panie Prezydencie, jak zwykle pójdzie Pan na konferencję, na górę i Pan będzie opowiadał, co Panu się żywnie podoba. Może Pan wziąć pod pachę prezesa i sobie poopowiadać, co Pan będzie chciał. Ja proszę, żeby Pan się najpierw zapoznał z interpelacją na ten temat, a nie Pan odpowiadać chce na temat, który Pan nic nie wie. Panie Dzień Przewodniczący, nie, bardzo znaczy... proszę o zwrócenie uwagi. Są to tylko i wyłącznie inwektywy, traktowanie w ten sposób, a nie inny prezydenta, panie, czy w tym układzie, przepraszam w tym układzie bardzo, prezesa przedsiębiorstwa energetycznego. Panie Prezydencie, ja prowadzę dzisiejszą sesję. Pan radny wycofał się z tego pytania, tylko zasygnalizował, że złożył taką interpelację. W związku z czym po prostu wycofujemy to pytanie. O głos prosi wiceprzewodniczący pan Maciej Nowak. Panie prezesie, dziękuję na razie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy naszego miasta. Może na początku ustosunkuję się do wypowiedzi Pana Skarbnika, i w której to wypowiedzi mówił o brakach znowu na oświatę, po raz kolejny już. A jest to przykre tak słuchać tego cały czas i rzucać to na tą oświatę. Panie Skarbniku, Panie Prezydencie, oświata, ja jeszcze raz powtórzę to, co wielokrotnie tutaj z tej mównicy mówiłem, od wielu, wielu lat jest niedoszacowana. Ja się z tym zgadzam, ale trzeba się z tym mierzyć. Trzeba się z tym mierzyć jak Pana poprzednicy. Ale jakoś ja ufam dyrektorom i wierzę, że zajmują swoje funkcje i godnie reprezentują szkołę i dobrze nimi zarządzają. I jakoś mi się wierzyć nie chce, że w swoich planach mogą zapomnieć, tudzież nie ująć pewnych rzeczy na takie kwoty. A być może po prostu zastanawiają się i może są lekko zastraszeni. Nie wiem, ale odnalazłem tu takie pismo z zeszłego roku, co prawda, pismo Pana Prezydenta. Ono jest z 4 stycznia 2019 roku. I to pismo jest do dyrektorów wszystkich placówek oświatowych. Akurat ja mam tutaj pismo do PG1 jeszcze wówczas skierowane do Pani Dyrektor. I pozwolę sobie tutaj zacytować. Witam. Z polecenia Pana Prezydenta proszę o pilne przeanalizowanie projektu budżetu państwa jednostki na 2019 rok i dokonania zmniejszeń wydatków na poszczególnych zadaniach własnych jednostki na łączną kwotę 211 966 tysięcy złotych, tak? I niby w tym nie ma nic dziwnego. Tylko pytanie, skąd taka kwota wyliczona co do złotówki? Ale o ile to jeszcze nie budzi mojego wzburzenia, no to następne zdanie pozostawia wiele do myślenia. Cytuję. Proszę o bezwzględne zastosowanie się do polecenia. Wniosek w systemie budżet 24 ze statusem gotowy należy sporządzić do 7 stycznia 2019 roku do godziny 9 w formie papierowej. Wniosek należy złożyć na Biurze Obsługi Interesanta 7 stycznia 2019 roku, poniedziałek. I dalej jest poniżej, przesyłam instrukcję sporządzenia wniosku do projektu budżetu na 2019 rok. I ja się po prostu zastanawiam tutaj, bo tu nie ma jakiejś dyskusji, tylko jest taki nakaz jest do tego, aby się dostosować do polecenia, do zmniejszenia budżetów jednostek oświatowych, niezależnie od tego, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, na taką kwotę.
bo ja rozumiem. Szukamy oszczędności, rozmawiamy z dyrektorami. I szanowni państwo, takie pisma dostali wszyscy dyrektorzy szkół. Ja nie wiem, ja bym się trochę dziwnie czuł, jakbym dostał od osoby, która nadzoruje moją jednostkę, proszę o bezwzględne zastosowanie się do takiego polecenia. Ale to tylko tak na marginesie. Jeżeli mógłbym poprosić o wyświetlenie pierwszego filmu. Stanowczo podkreślam, bo nie będzie miał innego wyjścia, żeby nie wiem jak ruszał tym wszystkim, nie zbuduje tego bez tego. Nie ma szans. Dzisiaj o tym mówię i będę to powtarzał, jak zobaczę za dwa lata, jak ktoś inny będzie sprawował władzę. Nic innego nie zrobi, nic innego nie zbudzi, nic innego nie wymyśli. Po prostu, bo nie ma na to szans, bo ja to wiem, bo wiem ile kosztuje i taksuje wydatek bieżący i utrzymanie tego miasta. Chyba, że będzie ciął, likwidował, zamykał i powiedział do widzenia, tego nie ma, tamtego nie ma, tu zamykam, tu nie będzie, to są same nieszczęścia. To krótkie go los będzie. Dzień dobry państwu. Nie wiem jak państwo, ale ja nie mogę zgodzić się z polityką finansową, którą przedstawił skarbnik miasta pan Kazimierz Paryła. Politykę finansową realizowaną przez obecną koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego przy wsparciu Platformy Obywatelskiej ostatnio i Nowoczesnej. Polityki finansowej, która po pierwsze oparta jest o wyprzedaż miejskiego majątku, a po drugie o zaciąganie pożyczek, branie kredytów, emitowanie obligacji, które będą spłacały jeszcze nasze dzieci, a może i wnuki. Polityki finansowej, która w mojej ocenie prowadzi donikąd. Prowadzi nasze Siedlce na skraj przepaści. Czy można inaczej? Czy jest inne rozwiązanie? Oczywiście, chociażby racjonalizacja wydatków. Dlaczego skarbnik straszy mieszkańców, że jak ktokolwiek inny będzie zarządzał naszym miastem, to będzie musiał zwalniać, likwidować, zamykać? Jest to nieprawda. Jak podałem tylko dwa przykłady. Poprzez racjonalne wydawanie środków można bardziej efektywnie zarządzać naszym miastem. Bardzo proszę o drugi film. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Radni. Podejmiemy taką decyzję, tylko podejmiemy decyzję odpowiedzialnie, tak jak powinni to robić dorośli, czyli emitujemy obligacje i podejmujemy decyzję, że wykupujemy te obligacje. Ale jak mamy podjąć decyzję, że weźmiemy sobie te obligacje teraz, wydamy pieniądze, a w 34 ci, którzy będą tu zasiadali. Gratuluję młodszym ode mnie, bo pewnie będą mieli szansę. To wtedy staną przed dylematem, skąd wziąć środki, żeby wykupić te obligacje. Zaraz wyjdzie pan skarbnik, jak zawsze oczaruje nas, powie, że od 0,5 do 0,6 punktu procentowego będą to tańsze na marży obligacje, więc zarabiamy. Tylko jakoś ja nie widziałem wyliczenia, ile w związku z tym przez najbliższe 18 lat do momentu wykupu zapłacimy odsetek i kosztów obsługi tych obligacji. Nikt o tym nie mówi, tylko że będzie to dzisiaj tańsze. Możemy się czuć komfortowo, fantastycznie. Pan przewodniczący był bardzo oburzony wczoraj, jak porównałem tego typu działania do przypadłości ludzi dotkniętych czy narkomanią, czy alkoholizmem, że dzisiaj wyniosę wszystko. Dzisiaj wyniosę wszystko, sprzedam jeszcze dzień, dwa, tydzień, kulej dusza, piekła nie ma.
Więc z tego przykładu nie podam. Więc z tego przykładu, ale mam 3 razy po 15. Nie, przewodniczący. 3 razy po 5. Wystarczy przeczytać zdanie. 15. Ma pan 3 razy po 5 minut. 3 razy po 5 minut. Także jestem czyli. A w związku z tym posłużę się innym przykładem, o którym mówiłem wczoraj. Ja dzisiaj podejmuję decyzję. Kupuję sobie luksusowy samochód. Wydaję 1 000 000. Ja wczoraj, jak pani Lena odpowiada, super. Zna się na tym Maybacha. Taka fantastyczna pula. Ale mówię do dzieci, słuchajcie dzieci, ja dzisiaj kupiłem sobie zabawkę. Skorzystam, pojeżdżę, pobawię się. Proszę do rzeczy, bo odbiorę do rzeczy, panie przewodniczący. Pobawię się. Tak jest, ale wy w 34 zapłacicie za to auto. Ja zawsze, jak zaciągam pożyczkę, to biorę pełną odpowiedzialność za to, że ja tę pożyczkę spłacę. Dziękuję. W zasadzie no comments. Pan prezydent chciałby głos zabrać? Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo radni, cieszę się bardzo. Panie radny, pan Maciej Nowak, wice, uczył i znalazł mistrza. Cieszę się, że tak wnikliwie analizuje pan, czy wcześniej, czy teraz analizuje to wszystko, o czym mówiłem. Moje poczucie wartości pedagoga jest usatysfakcjonowane. Cieszę się, że pan tak dobrze i wnikliwie to wszystko śledził i śledzi. A teraz odpowiedzi. Nie likwiduję i nie zamykam, więc chybione, należy się dalej uczyć. Ciągle jak oglądam te filmy z satysfakcją, że pan radny tak wnikliwie analizuje i śledzi i ogląda sobie pewnie kilka razy dziennie, cieszę się bardzo. Tylko że ciągle pan, panie radny, zapomina o jednym. A może niech pan w końcu, już mówiłem o tym nieraz, uczciwie powie, co legło u podstaw tego, że teraz pan pokazuje takie filmy. Jeszcze raz podkreślam, mówił o tym tutaj pan skarbnik. Trudny 2019 rok. Bez zaciągania kredytów. Teraz, jak słyszę, mówił pan o tym, nie wiem, czy na poprzedniej sesji, czy wcześniej, że przecież no, wykorzystana subwencja oświatowa. Dlaczego pan uczciwie nie powie? Na grudzień 2018 roku zostawiliśmy, panie prezydencie, panu wykorzystaną subwencję oświatową. Braki w 10 milionów na płace dla pracowników. Jak potem pan mówi, że w 19 została wykorzystana subwencja, która była wykorzystywana przez wiele lat wcześniej. Dlaczego pan nie powie, no tak, no bo no ale skąd pan miał wziąć 24 miliony do zbilansowania tej subwencji? A myśmy zostawili taką pozycję wyjściową. Gdyby nie było takiej pozycji wyjściowej, to dzisiaj by nie było tej dyskusji. To dzisiaj by nie było tej dyskusji, bo teraz dyskutujemy o 10 milionach. Pan Skarim przygotował wnikliwą analizę tego. A teraz, gdyby nie trzeba było wykorzystywać subwencji w wysokości 12 milionów, która została w mniejszej części wykorzystana, to dzisiaj by nie było tej sytuacji. No tak, możemy przerzucać się słowami. Teraz okazuje się, że prezydent Andrzej Sitnik, skarbnik miasta pan Kazimierz Paryła, nie przewidział tego, co się dzieje z COVID-em i tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Pan skarbnik wspominał, jak wygląda sytuacja w kraju.
Czy w związku z tym, panie radny, pan uważa, że na przykład premier Morawiecki, rząd obecny, nie ma zielonego pojęcia, jak zarządzać budżetem państwa? Tak jak tu analizowaliśmy wykonanie pierwszego półrocza. Czy ktoś słyszał z państwa o tym w czerwcu, że rząd nie będzie zbilansowany, budżet i deficyt będzie zerowy? Wszyscy obywatele o tym wiedzieli. Teraz już mamy informację inną, że w budżecie państwa brakuje blisko 110 miliardów złotych. Taki w tym roku jest planowany deficyt. Co będzie do końca roku? Nie wiemy. Wiele ekonomistów mówi, że może być to ponad 200 miliardów złotych. Pan Skarmi tutaj powiedział, analizujemy na bieżąco. Nie wiemy, co jeszcze przyniesie nam październik, listopad, grudzień. Jest wyjątkowa sytuacja. Nie jesteśmy zieloną wyspą. Jesteśmy jednym miastem z wielu w tym kraju. Jak rząd, który ma wszystkie informacje, nie mógł do połowy roku założyć deficytu, bo miał inne dane, a teraz już słyszymy o blisko 110 miliardach zadłużenia, to my analizujemy to na bieżąco. Było mówione w czerwcu. Okej. Okay. Weryfikujemy te potrzeby, które pan skarbnik wyliczył na kwotę 38 milionów obligacji, w tym 10 milionów kredytu zapisanego w budżecie na ten rok. Okej. Okay. O 10 mniej, bo przedstawimy analizę tak dynamicznie zmieniającego się rynku, tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji w naszym mieście. Teraz wyliczenia są precyzyjne i wracamy do punktu wyjścia, o którym mówiliśmy w czerwcu. Gdyby w czerwcu była podjęta decyzja o tych 28 milionach obligacji plus 10 kredytu, które były zapisane w budżecie, to dzisiaj by tej dyskusji przecież nie było. Oczekiwaliście państwo szczegółowych danych. Dzisiaj skarbnik przedstawił te szczegółowe dane dotyczące tego, jak wygląda sytuacja u nas teraz. W związku z tym można krytykować, można mówić wszystko, tylko dostajecie państwo dane dotyczące tego, w jakiej sytuacji finansowej jest nasze miasto. Słyszałem tutaj, myślę, że w podtekście tektury czy co innego, nie czekam, że samo spłynie, jak była sytuacja, kiedy premier sygnalizował kwoty, które spłyną do samorządu. Skorzystałem z okazji, umówiłem się, żeby się spotkać i porozmawiać o sytuacji miasta. Okazało się, że premier nie dysponuje czasem, ale desygnował do rozmów swojego szefa gabinetu politycznego. Spotkaliśmy się z panem skarbnikiem 2 września. Przyjął nas minister Krzysztof Kubów. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda sytuacja. Miałem 3 tygodnie temu otrzymać informację, czy udało się coś zrobić. Jestem po rozmowie, dobrze pamiętam, wczoraj z panem ministrem. Oczekuję jeszcze na spotkania z premierem. Ma się odezwać albo w tym, albo w następnym tygodniu. Szukam możliwości, bo gdyby okazało się, że możemy otrzymać wsparcie, to nie byłoby dzisiaj tych rozmów. Staramy się, szukamy możliwości, gdzie tylko jest to możliwe. Tylko sytuacja jest taka, a nie inna. Jeszcze raz podkreślam, nie jesteśmy zieloną wyspą. Na mapie kraju naszego, a w związku z tym tylko i wyłącznie to, co jest dzisiaj niezbędne. Stąd ten wniosek o wyrażenie zgody na wyemitowanie tych 10 milionów obligacji, o których już mówiliśmy w czerwcu. W tym przypadku
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że stawiam jakąś alternatywę. Tylko w tym przypadku, tak jak umotywował to pan skarbnik, sprawa dotyczy należytego funkcjonowania szkół w naszym mieście, zabezpieczenia, środków, żeby to właściwie funkcjonowało. Tak jak już skarbnik powiedział, proszę państwa o pozytywne zaopiniowanie, abyśmy mogli wesprzeć, tak jak było to w czerwcu, decyzja państwa i działania, jeśli chodzi o przygotowanie szkół, wsparcie pod tym względem, tak samo teraz, że można zabezpieczyć płace, że można było zabezpieczyć właściwe funkcjonowanie tych jednostek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest pani Marlena Poziania? Nie ma. A pan? A to później, przepraszam, po kolei. Bardzo, to bardzo proszę pan Maciej Nowak, ale już jako trzeci. Nie, panie przewodniczący, dwa czasy pan już wykorzystał. Także 5 minut ma pan. Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, znów dała znać o sobie pańska wrodzona skromność. Mówił pan, że uczę się od mistrza. O jakim mistrzostwie pan mówi? O mistrzostwie zadłużania dalszego miasta, drenowania kieszeni poprzez podwyżki w STBS-ach, poprzez podwyżki biletów MPK, poprzez podwyżki ostatnio ciepła. Ja już nawet się pogubiłem z tymi podwyżkami. A teraz wczorajsza nawet propozycja, co prawda, dyskusji podniesienia podatków od nieruchomości. To o takim pan mistrzostwie mówi? Jak pan ogląda każdą złotówkę, to ja niedługo panu pokażę, jak pan ją ogląda, ale cierpliwości. Ja jestem przekonany, że pan nic nie zrozumiał z tego, co tutaj wyświetliłem na tym ekranie. Pozwoliłem sobie na wyświetlenie. Pan nic nie zrozumiał. A jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, to ja wrócę tutaj do tych funduszy inwestycji lokalnych. 2 miliony 770 pozyskaliśmy jako miasto funduszy rządowych. Tekturowe pieniążki, jak to niektórzy mówili. Niektórzy powinni przeprosić za to, co umieszczali na swoich forach społecznościowych. Natomiast pozyskanie następnych środków zewnętrznych to jest już kwota, te, które w tym roku pozyskaliśmy, mniejsza od tej kwoty rządowej. I tu trzeba szukać takich rozwiązań. W zeszłym roku 500 tysięcy. Naprawdę, na miasto 80-tysięczne to jest naprawdę trochę mało. Dziękuję. Panie radny, to już wcześniej wywiązała się też dyskusja. Ja bym prosił, żeby pan nie wnikał w moje zdolności intelektualne i pozwalał sobie na ocenę, czy ja coś rozumiem, czy nie rozumiem, bo ja mówię o faktach. Prosiłbym, żeby pan również mówił o faktach, a nie oceniał ciągle moją inteligencję, czy ja coś jestem w stanie zrozumieć, czy nie jestem w stanie zrozumieć. A dwa, mówi pan tutaj o tych środkach. Wczoraj na komisji przedstawione zostało państwu sprawozdanie o wykorzystanych środkach zewnętrznych. Ja chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy to usłyszeli, bo jak pan radny nie wie, no to informuję, że tamta perspektywa środków unijnych się zakończyła. A kolejna, jak będzie, to jest do skorzystania 2000, pewnie najwcześniej w 2023 roku, jak będzie. A w związku z tym chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, a może i pan radny, że perspektywa się zakończyła. I teraz, w tym momencie, kiedy nie ma tych środków, skorzystanie z takich projektów, które się pojawiają,
jak chociażby ostatnio 200 tysięcy na remont Podlasia, 200 tysięcy na nasadzenia w parku, pieniądze na remont stołówek, na pracownię informatyczną. Wczoraj była pani naczelnik. Otrzymaliście państwo szczegółowe sprawozdanie. Można było spytać o wszystkie możliwości, czy zostały wykorzystane, czy nie, bo zostały. A w związku z tym, tam gdzie jest to tylko możliwe, korzystamy, aplikujemy, żeby w tym trudnym momencie, kiedy jesteśmy na etapie przełomu dwóch perspektyw środków, w przypadku unijnych, żeby ze wszystkiego, co jest tylko możliwe, skorzystać. I jestem przekonany, że również i większość z państwa, może wszyscy, mam nadzieję, że będziemy cieszyli się z każdej pozyskanej złotówki, z każdej pozyskanej kwoty, która dzisiaj tak w wyjątkowym momencie jest możliwa do pozyskania. I o to się staramy. Dziękuję. Panie przewodniczący, ma pan jeszcze, bo to w tych 5 minutach, ma pan jeszcze minutę 15 sekund, także bardzo proszę. W tych 5 minutach, które pan rozpoczął. Nie ma głosu. Maciej Nowak, bardzo proszę. Dlatego, że rozpoczął pan prezydent. Jest, tylko głośno trzeba. Już. Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jakie środki zewnętrzne w tej chwili możemy pozyskać. I nie mówię tego od tak. Są miasta, które tak samo są na prawach powiatu i uzyskują dużo większe fundusze zewnętrzne. I ja to panu niedługo udowodnię, żeby zakończyć tą akademicką dyskusję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan Maciej Drabio. Bardzo proszę. Prezydencie, mówi pan, że szuka pan środków wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Ja mogę podpowiedzieć jedną rzecz. Rok temu, gdy minister Zalewska wprowadzała reformę, właściwie trochę może wcześniej, oświaty, 12 miast podało do sądu Skarb Państwa ze względu na to, że za przepisami prawa, które były stanowione, nie szły odpowiednie środki. I tutaj oczywiście możemy się teraz wyśmiewać z tego, co pan prezydent mówił, jak był w opozycji, bo wiadomo, bycie w opozycji ma trochę, na innych zasadach się odbywa niż już sprawowanie władzy. Natomiast prawda jest taka, że sedno problemu tutaj nie leży w tym już teraz, czy jakieś oszczędności w siedzach znajdziemy, pewnie było szukane już nie przez jedną władzę i jakaś tam optymalizacja tych wydatków następuje. Pytanie, czy możemy gdzieś jeszcze coś znaleźć. Ja 10,5 miliona czy 10 milionów, które teraz mówimy, mówił pan skarbnik na Komisji Oświaty, które oglądałem w internecie, mówił, że subwencja oświatowa rozjeżdża nam się aż na 10,5 miliona. To nie jest kwestia już oszczędności, bo tych oszczędności podejrzewam, że się w siedzach nie znajdzie. Natomiast problem polega na tym, że tworzone są przepisy, wymaga się od samorządów, żeby, i to kolejne rządy, każdy kolejny rząd ten grzech popełnia, wymaga się od samorządów, żeby tą oświatę prowadziły, żeby była na odpowiednim poziomie, a za tym nie idą środki finansowe. I teraz oczywiście można szydzić, można się śmiać, można mówić, że nie są zrealizowane zadania, że środki nie są pozyskiwane. Może warto przemyśleć to, czy nie skierować po prostu tej sprawy do sądu i z odsetkami kiedyś te wszystkie pieniądze być może odzyskamy, bo dalsze zadłużenie miasta doprowadzi do tego, co sam pan mówił, że nasze wnuki będą dalej spłacały te długi za oświatę, a rząd będzie dalej zgrywał dobrego wujka i będzie wydawał kolejne przepisy i mówił, jakie to fantastyczne rozwiązania wprowadza. Oczywiście ja wiem, że jest to niezręczna sytuacja i w tym momencie pozywanie Skarbu Państwa, do tego Skarbu Państwa dostaje się pieniądze, no jest niezręcznością, natomiast pytanie, czy my te pieniądze dostajemy, bo oczywiście kolega przewodniczący Chojecki powiedział, że dostaliśmy, przyjechał premier Morawiecki, dał pieniądze,
te tekturowe, jak można było się wtedy wyśmiewać, bo jeszcze ustawy nie było, ustawa przeszła, pieniądze mamy, ale tak naprawdę są to jedyne pieniądze z pionu rządowego, które dostaliśmy. Bo niech mnie pan prezydent poprawi, czy urzędnicy, którzy to są obecni, ale z tego materiału, który mieliśmy na Komisji Finansów o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, to chyba były jedyne pieniądze, które od pionu rządowego dostaliśmy. Jeszcze jesteśmy na jakiejś liście rezerwowej w jednym projekcie, ale tak naprawdę wojewoda grosza nam nie dał. Jeżeli jakieś pieniądze idą, to od marszałka. A jeżeli nawet od wojewody jakieś przyszły, to jakieś zupełnie szczątkowe. To może skoro nie dostajemy tych pieniędzy od wojewody, to i tak ten Skarb Państwa na nas się nie pogniewa, jak go do sądu podamy, bo to jego pogniewanie nic nam nie skutkuje, bo i tak mamy zero kasy od nich. Może warto przemyśleć, czy po prostu nie pójść do sądu z tą sprawą, bo za rok znowu będzie kilkanaście milionów w plecy na tej subwencji oświatowej. Tak z roku na rok i się okaże, że my w ciągu 10 czy iluś lat dołożymy ponad 100 czy ileś tam milionów do subwencji oświatowej. To jest droga donikąd. To jest droga tylko i wyłącznie do zadłużania kolejnego długu, powiększania miasta. To miasto kiedyś tego nie wytrzyma. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie radny, już kiedyś mówiłem, że po objęciu urzędu rozmawiałem z panem skarbnikiem, rozmawiałem z Wydziałem Prawnym, czy możemy wystąpić na taką drogę. Wtedy wnioski składały największe miasta, najbogatsze miasta. Uznaliśmy, że, bo to wymaga wpisowego oczywiście. Uznaliśmy, że jak te rozprawy już się odbędą, okaże się, że wtedy wielkie miasta, które dysponują bardzo dużym budżetem, dzisiaj to też zostało już zweryfikowane, tak jak pan skarbnik mówi, też występują o miliardowe obligacje czy pożyczki. Uznaliśmy, że poczekamy na wyroki. Jeśli pojawią się takie wyroki, od razu będziemy skarżyli i szukali możliwości, żeby odzyskać te środki, które dzisiaj jako samorząd, wypełniając ustawy, musimy wydatkować. Więc cały czas mamy to na względzie, chcę pana radnego uspokoić, jak tylko pojawią się jakieś orzeczenia, które dadzą szansę, żeby to robić, będziemy starali się o pozyskanie tych środków. Tutaj jeszcze a propos tego, o czym pan wspomniał, te środki, które są takie, a nie inne, jak pojawiła się możliwość, żeby jedną inwestycję sfinansować, może uda się wtedy w całości, w 100% ze środków i Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody, to aplikowaliśmy i w jednym miejscu, i w drugim. Przed wakacjami już mieliśmy decyzję, że Urząd Marszałkowski przydzielił nam te środki. Teraz jeszcze czekamy, bo ciągle byliśmy na liście rezerwowych, jeśli chodzi o drogi regionalne, więc jeśli to wejdzie, tak jak mówiła wczoraj pani naczelnik o tym, uda się w ramach tego, o czym mówiłem. Szukamy wszędzie, gdzie to możliwe. Kiedy okaże się potem, że możemy wykonać inwestycję, którą możemy współfinansować z jednych środków i drugich, myślę, że wszyscy będziemy się tylko z tego cieszyli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Mariusz Dobijański. Bardzo proszę, panie radny. Mam pytanie do pana skarbnika. Wydaje mi się, że poziom niedoszacowania subwencji oświatowej od dziesiątek lat jest na podobnym poziomie. Między 20-30% tej wysokości. Nie mylę się? Czyli w moim przekonaniu, panie skarbniku, nic nie stało na przeszkodzie, żeby również założyć także w tym roku, że do oświaty trzeba będzie dołożyć własnych środków samorządowych w wysokości od 20-30% i w rezerwie budżetowej takie środki po prostu zabezpieczyć. Nie zostało to zrobione i dzisiaj mówienie o tym, że oświata pogrąża miasto, jest po prostu moim przekonaniem daleko idącym nadużyciem, bo to, że subwencja oświatowa jest niedoszacowana, wszyscy wiemy i wiemy na jakim poziomie. To się nie zmienia od 20 lat przynajmniej, od momentu, kiedy szkoły przeszły pod opiekę samorządów jako organów prowadzących. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. A jeszcze o głos prosił wiceprzewodniczący, pan Robert Chojecki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, panie skarbniku, a przede wszystkim panie prezydencie i panie radny Macieju Drabio. No, dla mnie osobiście to karkołomna jest logika, pozywać Skarb Państwa do sądu i prosić Morawieckiego o pomoc. No ale to już państwo widzę, że sami chcecie sobie w ten sposób działać. Ja do tego na pewno ręki nie przyłożę, bo dla mnie to jest nonsens po prostu. No. I co pan, panie prezydencie, teraz zaprosi Morawieckiego i powie mu, wie pan co, no ja zastanawiam się nad tym i to bardzo wyraźnie to pan dzisiaj wyartykułował, żeby pozwać pana do sądu, a jednocześnie, wie pan co, poproszę pana o pomoc, bo to mam tutaj taką sytuację, że jest mi potrzebna pana pomoc. W mojej ocenie trzeba szukać innych rozwiązań. Znaczy, panie skarbniku, może zacznę od tego, bo z mojej wiedzy to subwencja ogólna została zwiększona. Czy to jest prawda, czy nie? Bo moim zdaniem rząd wprowadził wiele programów osłonowych, no i przede wszystkim zwiększenie subwencji panie ogólnej. Panie radny, tak i to było już mówione, na rok 2020 subwencja wzrosła o prawie 17 milionów, zgadza się. Tylko, że koszty wzrosły 30 milionów. Koszty wzrosły 30 milionów. I teraz po dołożeniu do oświaty 10 milionów to będzie 40, czyli rozchyla się to na poziom około 30 milionów cały czas. Rozumiem. O który rok by pan nie wziął, sprawozdanie opisowe jest do wglądu, proszę bardzo. I wydatki subwencjonowane, które są objęte finansowaniem przez subwencję, u nas 30% to stanowi około między 30 a 40 milionów rok w rok od 10 lat. Zgadzam się. To panie skarbniku, jeszcze porównajmy nasze wiadomości, bo pan zdaje się czerpie z Gazety Wyborczej. Ja czytałem branżowy portal dotyczący samorządu. Ja nie, przypadkowo dzisiaj w sekretariacie widziałem. Proszę tylko, żeby pan wysłuchał, tam przeczytałem takie zdanie. Według fachowej portali, według fachowego portalu dochody samorządowe są wyższe niż prognozowane i przy wsparciu narzędzi pomocowych mogą nawet równoważyć wydatki. No panie radny, nie będę tego komentował, bo portal pewnie coś tam, jakieś analizy zrobił i przeczytał pan to, co portal napisał. Ja tylko panu mówię jedno, mogę powiedzieć. Poczekajmy i ocenimy to po fakcie. To, co pan dziś przeczytał, ocenimy to po fakcie. Ja twierdzę i jestem pewny tego już na dzisiaj, że nie będzie wykonania takiego, jak pan czyta, że nie będzie zamknięcia roku pozytywnego tego 20. Jestem tego święcie przekonany, bo już widzę po wykonaniach, a mamy koniec września. Rozumiem, ale sam pan jeszcze niedawno powiedział, że ten okres jest lepszy niż analogiczne w tamtych latach poprzednich. Panie radny, ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że nie jest gorszy w stosunku do innych miast w naszym mieście w tym roku. Tak powiedziałem. A że w tamtym roku jest lepszy, to nie. Dlatego, że muszę panu powiedzieć, że PIT jest dokładnie w toczkę taki sam planistycznie przez ministra finansów ustawiony na ten rok jak w tamtym roku. Dokładnie to samo. 50 tysięcy jest różnicy i 6 milionów na dzisiaj brakuje do wykonania. I żeby nie wiem co, to za 3 miesiące minister finansów, nie wiem, może nadgoni 3 miliony, może 2,5 miliona, ale 6 milionów już na pewno się nie nadrobi, jeśli chodzi o wykonanie PIT-u. Tego nigdy nie było na całej rozciągłości 30-letniej, jak podatki są realizowane. PIT no, trochę mniej, bo to jest świeży podatek, świeższy, nie ma na pewno 30 lat, ale to takich zjawisk nie było. Dziękuję panie skarbniku. Jeszcze taka dygresja, panie prezydencie, to no mnie osobiście, nie wiem, no, to nie odpowiada taka rola pana jako jedynego słusznego cenzora, bo to pan kreuje się na takiego jedynego słusznego cenzora. Raz pan mówi, że radni zachowują się odpowiedzialnie, raz, znaczy, że mają się zachować odpowiedzialnie biorąc kredyt, raz pan mówi, że zachowują się nieodpowiedzialnie, jak brali kredyty, które były wkładem własnym na inwestycje i to zupełnie... Ja mówię za siebie, mnie taka narracja, to ja zupełnie się z nią nie zgadzam. Może dodam do tego jeszcze, że niedawno w wywiadzie w jednej z katolickich rozgłośni radiowych pozwolił sobie pan powiedzieć o
jednym z radnych, bo tam to pan tak określał, no ja rozumiem, że to chodzi o mnie, ale to pan ewentualnie sprecyzuje, bo to o jednym radnych, który negował podwyżki przedsiębiorstwa energetycznego, to pozwolił sobie pan powiedzieć, bardzo proszę. Gdzie wydaje mi się, że składałem interpelacje bardzo merytoryczne. Staram się dyskutować za pana pośrednictwem z panem prezesem PEC-u tylko i wyłącznie merytorycznie. Ta interpelacja, którą złożyłem dzisiaj, też jest uzasadniona i też jest merytoryczna. A pan mówi, no bo ja rozumiem, że to o mnie, bo to ja negowałem te podwyżki, a pan mówi, że jeden z radnych sieje zamęt w umysłach mieszkańców i wprowadza ludzi w błąd. Ja mam taką prośbę do pana serdeczną. Pan nie straszy dzieci mną, bo ja czarownikiem z ZOS nie jestem. Nikomu żadnego nie sieje zamętu w głowie. A jeżeli pan chce rozmawiać, to proszę bardzo, to pan ze mną porozmawia. Czy tutaj, czy w pana gabinecie, czy w gabinecie w biurze Rady Miasta. A nie pan opowiada jakieś takie historie, albo na konferencjach opowiada pan znowu jakieś rzeczy i wysuwając jakieś insynuacje w stosunku do radnych, gdzie nikt panu nie może odpowiedzieć, bo nikogo na tej konferencji nie ma. Także bardzo bym prosił, żeby ta dyskusja przeniosła się tutaj. I to w zasadzie tyle, co na tą chwilę chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Czy pan prezes chce odnieść się do tego? Bardzo proszę, panie prezesie. Czy to o mnie chodziło w ogóle? Oczywiście, no znowu pojawia się temat PEC-u, tylko kiedy chwilę temu chciałem, żeby merytorycznie się do tego odnieść, no to przecież nie było takiej możliwości. No to teraz tak, można wysnuwać pewne tezy, można o czymś mówić, tylko że zawsze, jak widzimy, działa to w jedną stronę, bo jedna osoba może mówić, a już ad vocem i odpowiedzieć na to nie może, ale to i na parę kaloszy. Chciałbym się odnieść do tego. Obligacja. Chciałbym się odnieść, no to właśnie, no to skąd teraz to, co usłyszeliśmy. A teraz chciałbym się odnieść do tego pierwszego tutaj stwierdzenia pana radnego, że widzi jakiś dysonans między tym, że rozmawiam z premierem o wsparciu dla miasta, z tym, że ewentualnie pojawią się możliwości skarżenia rządu, tak jak tu pan radny Maciej Drabio słusznie powiedział. To nie dotyczy tylko tego rządu, a ja jestem przekonany, że premier Morawiecki to nie jest małostkowy człowiek. A w związku z tym, jak pojawią się tego typu wyroki, to myślę, że będzie zadowolony, że w budżecie państwa będzie mógł założyć wyższe kwoty na subwencje oświatowe, a wtedy nie będzie tego typu problemów. Bo jak jeszcze raz powtarzam, pan radny tutaj Maciej Drabio powiedział, to nie ten tylko rząd. Tylko wszystkie po kolei. Były takie, a nie inne subwencje, więc myślę, że w tej sytuacji, jakby pojawiły się takie orzeczenia, to premier Morawiecki też byłby zadowolony, że może inaczej konstruować budżet państwa, aby te subwencje dla samorządu były wyższe, a wtedy, żeby samorządy nie stały no niejako pod ścianą, że muszą wykonywać ustawy, które powodują, że nie mają skąd wziąć pieniędzy na pokrycie tych zobowiązań, które otrzymują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, to znaczy pan na temat PEC-u, moim zdaniem, nie musiał pan odpowiadać, pan chciał odpowiedzieć. Natomiast rozmawiamy w tej chwili o obligacjach. To jest uchwała dotycząca emisji obligacji i może skupmy się na tym temacie. O głos prosił po raz drugi pan Maciej Radio. Proszę. Państwo polskie nie jest państwem prywatnym premiera Morawieckiego. W Konstytucji nie wspomnę jeszcze, który artykuł, bo nie pamiętam, ale jest zagwarantowana adekwatność środków przyznawanym samorządom w stosunku do zlecanych im zadań. A kodeks cywilny umożliwia kierowanie roszczeń do Skarbu Państwa o bezprawie legislacyjne. A to jest bezprawie legislacyjne, jeżeli się. I to Morawiecki jako jeden z posłów podnosi rękę, ale tak naprawdę większość sejmowa podnosi rękę za ustawami, w ślad za którymi nie idą odpowiednie środki finansowe. I my jako samorząd mamy pełne prawo do ubiegania się i do bronienia naszych interesów. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast już przechodząc do samej uchwały, kieruję do pana prezydenta pytanie. Jedna z pozycji, które mamy finansować z emisji tych obligacji, to są odprawy.
Co w przypadku, gdy dzisiejsza uchwała nie przejdzie, skąd my sfinansujemy teraz, bo za chwilę, jeżeli odpraw komuś nie wypłacimy, to wiadomo, że jedna druga osoba słusznie zresztą skieruje sprawę do sądu. Skąd my sfinansujemy te odprawy? Z jakich środków? W przypadku, gdy ta uchwała dzisiaj nie przejdzie. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie skarbniku, bardzo proszę o odpowiedź. Proszę państwa, no ja już na ten temat wczoraj mówiłem. Po prostu pieniądze są niezbędne po to, żeby można było ustawić limity planistyczne dla jednostek oświatowych w wysokości, o której mowa w tej uchwale i w zmianie budżetowej, która jest państwu przedstawiona. I czy to będą obligacje, czy to będą inne państwa pomysły, no to po prostu te pieniądze się muszą znaleźć. Ta uchwała musi wejść w życie. Bo innym sposobem po prostu mamy do czynienia z taką. Brak planu finansowego wywołuje takie oto konsekwencje, że nie mogę wysłać pieniędzy zasilających konta jednostek budżetowych na poczet bieżących wydatków. Tu o to chodzi. Tu nie chodzi tak naprawdę o pieniądze, bo pieniądze mamy kredyt bieżący i możemy z niego finansować. Proszę bardzo. Tylko on nie daje uprawnienia w postaci tego, że plan tej jednostki jest zawężony. One się już kończą, te plany. W paru przypadkach skończą się w październiku. W większości przypadków te plany finansowe w połowie listopada stanowią już wyczerpane na 100%. Więc to jest problem główny, że nieustawienie zwyżki planu blokuje przepływ finansowy z budżetu miasta do jednostek, które będą wypłacały wszystkie wydatki, nie tylko wynagrodzenia. ZUS-y, energię, wszystko. Bo będzie zero możliwości wysyłki pieniędzy. Nie będzie po prostu możliwa wysyłka pieniędzy. Ta uchwała to zablokuje. Takie możliwości. To jest najgorsza sytuacja. Tu nie chodzi naprawdę o fizyczne pieniądze, jako takie pieniądze na koncie. Bo mówię jeszcze raz, dzisiaj mamy minus 20 na koncie. To znaczy, że mamy dostępnych 25 milionów. Ale to nie oznacza, że ich mogę wysłać, nie mając limitu planistycznego. I limit planistyczny musi być zbudowany, bo nie będzie tych przepływów między mną a jednostkami. I to jest dramat tej sytuacji, która po prostu może być konsekwencją takiej, a nie innej po prostu uchwały. I to dzisiaj trzeba rozstrzygnąć w sposób pozytywny. W jaki sposób to państwo zdecydujecie? No. Dziękuję bardzo. Głos prosił radny pan Roman Ignaciuk. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Wielokrotnie, to znaczy nie, może inaczej zacznę. Proszę państwa, nikt z nas tutaj obecnych na sali nie jest zadowolony z tego, że bierzemy te obligacje albo nie bierzemy, bo zadecydujecie, my zadecydujemy o tym. Natomiast ja wielokrotnie z różnymi sprawami zwracam się do pana prezydenta, tak jak tutaj usłyszałem wcześniej, że planowane jest wzięcie kolejnych obligacji, więc też poszedłem, bo nie mam z tym problemu, żeby pójść do pana prezydenta i z panem skarbnikiem przeanalizować wszystkie ewentualne sytuacje, czy jest to niezbędna pożyczka, czy możemy bez tego po prostu się obyć. I muszę państwu powiedzieć, że my nie wpadliśmy na żaden pomysł, ale jeżeli my mamy decydować, to myślę, że może znajdzie się ktoś wśród radnych, kto ewentualnie wskazałby może jakąś taką sytuację, pożyczkę czy cokolwiek innego, żebyśmy z tej trudnej sytuacji mogli wyjść, nie biorąc tych obligacji. Mówię, my nie znaleźliśmy złotego środka na to, więc po prostu skazani jesteśmy na to, żeby tak, a nie inaczej zadecydować. Ja akurat będę głosował za tym, żeby wziąć obligacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głos. Przepraszam, o głos prosi jeszcze pan
Wiceprzewodniczący, pan Robert Kojewski. Bardzo króciutko, nawet w trybie ad vocem. Panie radny, jeżeli pan jest przekonany o możliwości popełnienia przestępstwa, to jest otwarta droga, zna pan chyba drogę, jaką należy pokonać do wymiaru sprawiedliwości. Proszę złożyć takie doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w obszarze bezprawia legislacyjnej. To nic temu nie szkodzi. Natomiast jeszcze jedno, jeżeli chodzi o obligacje, bo pan powiedział, że nie dostaną odpraw, nie zostaną odprawy wypłacone. Ja rozumiem, panie skarbniku, że obligacje konkretnie są z przeznaczeniem inwestycyjnym. No to ktoś tu. Ale to jaka zamiana? To gdzie pan się o tej zamianie dowiedział? Na konsultacjach wąskich? Czy? Aha. To widzi pan, bo ja miałem zebranie w sprawie COVID-u w pracy, to nie mogą być, ale to jakaś zamiana ma być, tak? Bo ja w uzasadnieniu uchwały tutaj nie czytam o tym, wręcz dla mnie uzasadnienie uchwały jest lakoniczne. Mogliście państwo napisać równie dobrze: skończyły mi się pieniądze, pozdrawiam z Jastarni, wujek Stefan. Właśnie, to mówię, że dla mnie, bo obligacje są z przeznaczeniem inwestycyjnym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. A jeszcze pan Maciej. Przepraszam bardzo, pan Maciej Drabio jeszcze, tak bardzo przepraszam, bo jest po raz trzeci już. Panie radny, nie każde naruszenie prawa jest przestępstwem. I nie każdy, tak, i nie każdy może wnosić sprawy do sądu, jeżeli nie jest stroną. Ja w tym momencie nie jestem. Stroną jest prezydent i urząd miasta. I do niego to kieruję. To tak celem wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy dyskusję. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu? Kto jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięła udział 22 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 15 przeciw, 6 za, 1 wstrzymujący, uchwała nie została przyjęta. Ale to znaczy, panie radny, jest 22 radnych na sali i 22 głosy mamy. Także moim zdaniem zadziałał. Ja... Nie ma pani Maleny, dlatego jest 22 radnych, nie ma działania. Jeżeli pan uzna za stosowne, że tak, to... Przepraszam, zadziałał. Słucham? Czy pan radny uważa, że nie zadziałał? Dobrze, to, czyli, nie no to, składa pan wniosek o reasumpcję głosowania? Tak, jest wniosek o reasumpcję głosowania. A musimy się głosować? Nie. Jeszcze raz głosujemy. Nie no, to oczywiście. Zarządzam głosowanie. Zarządzam reasumpcję głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnej miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu? Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. Bardzo proszę. Zarządzam 5 minut przerwy. Może to, żeby było szybciej, przepraszam, może panie Grzegorzu, tą kartę tutaj przełożyć na miejsce pani Marleny i wtedy głosowanie, bo szybciej. Nie no, musi być odpowiednio zagłosowany. Ale później.
Bo ja jak naciskam, to mam takie poczucie, że wszystko. Pani powie, kiedy jesteśmy. Tak? Szanowni Państwo, rozumiem. Zarządzam ponowną reasumpcję głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnej miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykup? Kto jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Stwierdzam, ze stosunkiem głosów 5 za, 16 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała nie została przyjęta. Dziękuję bardzo. Słucham? No właśnie, 21. Czy ktoś z Państwa nie głosował? No to nie ma wniosku o reasumpcję głosowania, ma prawo nie głosować. Także jeżeli będzie wniosek o reasumpcję głosowania, to jeszcze raz będziemy głosować. Nie ma. Jeszcze raz powtórzę. Stwierdzam, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Stwierdzam, ze stosunkiem głosów 5 za, 16 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała nie została podjęta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, w związku z tym, że kolejne punkty wiążą się z uchwałą, którą przed chwilą państwo przegłosowali, proszę o godzinę przerwy, żeby można było przygotować zmianę dwóch kolejnych uchwał. Kolejne uchwały dotyczyły, wiązały się bezpośrednio z obligacjami. Panie skarbniku, można pana, przepraszam panie prezydencie, może czy zdążę za godzinę czasu przecież. Nie, zdążymy. Za godzinę zdążymy z autopoprawką do dwóch uchwał, czyli uchwały budżetowej. Proszę państwa, to co powiedziałem, to nie są żarty. I naprawdę ja mówię z bardzo, bardzo poważnie i bardzo państwa proszę o zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdą dyrektorzy placówek oświatowych. I błagam i proszę o to, abyście na to państwo się zgodzili. Trudno, nie chcecie obligacji. Jakąś wersję trzeba znaleźć, żeby po prostu te plany finansowe, które są niezbędne od 1 października dla szkół, dać dla tych szkół, więc przygotujemy autopoprawkę przez godzinę czasu i będziecie państwo nad nią obradować. Co nie? Tu nie ma takiej możliwości, żeby nie, panie radny. Bardzo proszę. Proszę? Nie, ja proszę. Ale proszę bardzo, panie radny, ja nie mam zamiaru, ani nie chcę tutaj nikogo obrażać. Ja jeszcze raz powtarzam, że to jest bardzo poważna sytuacja i dla szkoły muszą dostać plany finansowe, więc proszę o to zaakceptowanie tego wniosku. Szanowni Państwo, ja w związku z tym, że jest propozycja pana prezydenta o przerwę godzinną, więc w związku z to może przepraszam, ja poddam to pod głosowanie Rady Miasta. Oczywiście. Nie? Wyrażamy zgodę? Dobrze. Zarządzam godzinę przerwy.
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 26. sesji Rady Miasta Siedlce po przerwie. Jesteśmy w punkcie 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037. Otrzymaliśmy. Myślę, że zaczniemy od pana. Państwo się zapoznacie, ale w międzyczasie prosimy pana skarbnika, żeby wyjaśnił nam po kolei te zmiany, które nastąpiły. Tak. Proszę Państwa. Bardzo proszę, panie skarbnik. Jeśli chodzi o przedłożoną autopoprawkę do projektu pierwotnego wieloletniej prognozy finansowej, to autopoprawka zawiera tylko i wyłącznie zmiany wynikające z usunięcia 10 milionów obligacji z WPF-u, czyli usunięte są spłaty z lat 36-37, usunięte są odsetki z lat 21-37 i usunięte są przychody z roku 2020. To tyle, jeśli chodzi o zmiany w WPF-ie. No są one tu opisane na stronie drugiej i Państwo widzicie, że dług wraca do pierwotnej wysokości. Także innych zmian nie ma w tej autopoprawce. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? O głos poprosił wiceprzewodniczący pan Robert Chojecki. Dziękuję panie przewodniczący. Poproszę o 15 minut przerwy w celu przedyskutowania tych zmian z klubami, z innymi radnymi. Myślę, że jest to zasadna sytuacja w tej nowej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze. Tak jest, tak. Bardzo chętnie. I później dopiero do przerwy. Tak, i później przerwę, oczywiście. Przychylam się oczywiście. Tak, jak przychyla zasadnie. Się pan tego dobrze. Tak, dziękuję bardzo, zasadnie. Bardzo proszę. Natomiast autopoprawka do projektu uchwały budżetowej z kolei zawiera oczywiście i musi zawierać sprawy substytuowania 10 milionów przychodów z tytułu obligacji i zamieniona została na dwie pozycje. Pierwsza. To jest zwiększenie dochodów budżetowych, zaraz powiem z jakich tytułów, oraz zmniejszenie wydatków budżetowych. W sumie jest to zmiana na 10 milionów, jeśli się jedną wielkość do drugiej doda. Nie, proszę jeszcze raz dodać. 5 milionów 464 plus 4 miliony 534. Dla mnie jest to 10 milionów. I bezapelacyjnie równo, bo musi to się zgadzać, cudów nie ma. I teraz, jeśli chodzi o zwiększenie dochodów, proponujemy tutaj wprowadzenie dywidendy 5 milionów oraz nadwykonania podatków, które są na dzień dzisiejszy przez nas odrejestrowane. Jest to podatek od środków transportowych, od osób prawnych, cywilnoprawny, oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych. No mamy świeżą ratę, dlatego te podatki jeszcze wpływają, bo po 15 września była druga rata. Niektórzy nie spóźnili się, mieli odroczenia również do 30, powpłacali. Dzisiaj odrejestrowaliśmy na koncie właśnie te wielkości, które tu są Państwu podane. I suma summarum jest to na 464
tysiące złotych wzrostu tych dochodów i 5 milionów dywidendy. Jeśli chodzi o zmniejszenie wydatków, to były zaplanowane odszkodowania za grunty wykupywane pod drogi publiczne. Mieliście dzisiaj Państwo przykład. Przykład planu Ganieckiego, gdzie pan projektant mówił o dużej ilości dróg i dużej konieczności. Przypomnę, że od uchwalenia planu w przypadku, kiedy właściciel gruntu zrobi podział i wystąpi do urzędu, urząd ma 3 miesiące na wypłatę odszkodowania, jeśli chodzi o grunt zajęty pod drogę. Jeśli z własnej inicjatywy, tak. I dlatego tutaj no, zakładamy, ponieważ mamy koniec września, mamy 3 miesiące do końca roku, że te odszkodowania mogą się stać niepotrzebne, bo ludzie się po prostu nawet czasowo nie wyrobią, jeśli chodzi o do końca roku, a nawet gdyby się niektórzy wyrobili, to jeszcze tam trochę w planie jest zapasów, więc można tego, poza tym można prowadzić negocjacje co do ceny, co do wartości odszkodowania, no więc w ten sposób też przesuwając termin wypłaty tego i to w sumie są dwie wielkości, które zabezpieczają tą kwotę 10 milionów. Innych zmian nie ma. Ze spółek. Możemy brać dzisiaj dywidendę PEC i no proszę Państwa, był tu dzisiaj prezes PEC-u. Z tego co wiem, na koniec września PEC wykaże wynik 10 milionów netto. Netto. Czyli no wiadomo. Proszę. Ja na ten, panie radny, na ten temat nie chcę dyskutować, bo to nie jest jak gdyby, nie wiem. My jesteśmy właścicielem jednoosobowym spółki. Właściciel ma prawo pobierać dywidendę. Jest to najbardziej uprawniony dochód, jaki może się właścicielowi spółki. Zresztą to samo się dzieje w budżecie państwa. No przecież wszystkie spółki energetyczne miliardy wpłacają do budżetu państwa i nic złego z tym nikt nie widzi. No i my ze spółek komunalnych no też mamy prawo brać dywidendę, jeśli takowa jest po prostu należna właścicielowi i właściciel decyduje się na branie. To jest bardzo legalne źródło dochodu z kapitału. Poza tym nie płacimy podatku, bo nie jesteśmy objęci podatkiem dochodowym od osób prawnych, więc mamy czysty dochód, jeśli chodzi o udział zysku. A zysk jest po opodatkowaniu, także tutaj nie dyskutujemy. No. Z tym, co do zasadności, jest to poza dyskusją. Myślę, że oczywiście, że nikt tu nie dąży do tego, że ma na siłę spółka dynamizować zysk, ale przypomnę, że w PEC-u, jak Państwo będziecie i oceniacie sprawozdania, to zwrócę tylko na jedną rzecz uwagę, że generalnie na CO zysku PEC nie ma. PEC ma zysk na sprzedaży energii elektrycznej i świadectw tych na CO2. Na, a te nie mogą finansować z kolei energii cieplnej. No i to jest to. To jest to, co w PEWiKu, prezes PEWiKu nazywa, że nie ma skrośnego finansowania kanalizacji deszczowej przez wodę i kanalizację ściekową. Nie może być takiego finansowania. No a tam z kolei tego. Tyle jeśli chodzi o uchwałę. Zarządzam 15 minut przerwy.
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady 26. sesji Rady Miasta Siedlce po przerwie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Już jest zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stosunkiem głosów 10 za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała nie została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów wraz z autopoprawką. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam ze stosunkiem głosów 10 za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała nie została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu Miasta Siedlce za pierwsze półrocze 2020 roku. Komisje nie wniosły uwag. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Jest to sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Punkt 17, zakończenie radnym, zakończenie obrad. Przepraszam bardzo, zgubiłem się. Przechodzimy do punktu 16, przyjęcie protokołu 25 sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 25 sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem 21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Protokół 25 sesji został przyjęty. Zamknięcie obrad. Punkt 17. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję za radnym za pracę. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszechobecnym mediom. Dziękuję Paniom z Biura Rady. Zamykam obrady 26. sesji Rady Miasta Siedlce. Dziękuję bardzo.